24 pytania. Rozmowa poranka. Mój kolejny gość to pan Andrzej Halicki, europoseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie pośle, jakie wrażenie zrobiło na panu wczorajsze wystąpienie prezydenta Zełenskiego w Parlamencie Europejskim? No bardzo mocne. Tu się czuję taką atmosferę, która jest atmosferą szczególną. Już nie mówię o tym, że same okoliczności, ta świadomość, że ta transmisja jest z miejsca, w którym w zasadzie obok wybuchają bomby, w takich dramatycznych okolicznościach przeprowadzona, ale ja też czuję zupełnie niespotykaną nową sytuację też na sali Parlamentu Europejskiego. Właściwie wszyscy w jednolity sposób, w barwach ukraińskich, zjednoczeni, solidarni, bez żadnych podziałów na polityczne grupy. Gdyby ktoś chciał szukać tych podziałów, to by ich nie zauważył, także w wystąpieniach. No bardzo taka atmosfera z jednej strony no wielkiego współczucia, dramatu i zrozumienia, a z drugiej strony takiej świadomości, że musi się coś zmienić także wśród nas, że sporo błędów zostało zrobionych i myślę, że ten czas na nadrobienie tego, na trochę szybsze, bardziej konsekwentne działanie, to też jest taka świadomość, którą z której wszyscy sobie zdawali sprawę. No bez ironii, bez ironii można powiedzieć, że Unia Europejska jak na siebie to podejmowała w ostatnich dniach błyskawiczne decyzje, chociażby te związane z sankcjami czy z pomocą. No to nie jest ironia, no tak jest. No mówię, że bez ironii. No właśnie, jeżeli wczoraj wpłynął wniosek, a dzisiaj jest reakcja, myślę o tym wniosku dotyczącym pełnego członkostwa, no to sam nacisk na instytucje, żeby właśnie stało się to bardzo szybko, no nie poza procedurami, bo to oczywiście niemożliwe, nie można ominąć traktatów, ale żeby stało się tak szybko, jak tylko możliwe, więc natychmiast rozpocząć te procedury, to nacisk i głos wszystkich. To właściwie już nie ma niuansowania i myślę, że pod tym względem mamy zupełnie nową rzeczywistość. A ta rzeczywistość oznacza, może trochę to jest podobne do tego procesu tak zwanego rozszerzenia, które nam towarzyszyło, naszemu wchodzeniu do Unii Europejskiej, że ta Unia nowa, przyszła, będzie zupełnie inną wspólnotą. Nie tylko pod względem wielkości czy rozmiaru w takim fizycznym znaczeniu, ale też zasad współpracy. To znaczy, jak pan sądzi, jak te zasady współpracy się mogą zmienić? No zauważyła pani, że mamy, a właściwie ona się nawet skończyła w tej chwili, bo ostatni weekend chyba to było ostatnie posiedzenie tak zwanych konferencji Future of Europe, gdzie bardzo dużo mówiono na temat instytucjonalnych zmian, różnego rodzaju rozwiązań. Mogę powiedzieć, że pomimo tego, że uczestniczyli w tych debatach także zwykli obywatele, przedstawiciele różnych organizacji, to przecież nie w tym tkwi prawdziwa definicja tej przyszłości. Prawdziwa przyszłość to kwestia praktycznego działania. To, co się wydarzyło dzisiaj, ta w gruncie rzeczy bezdyskusyjna pomoc nawet w zakresie militarnym. Ale chyba zaczęło się to już w momencie pandemii, czyli walką z wirusem. Zakupy wspólne. No jeszcze wtedy było sporo zastrzeżeń do działalności Unii. Tak, ale już zostawmy to, Ale dziś wiele osób się powołuje na ten przypadek i mówi, skoro mogliśmy razem robić to, musimy robić również wspólnie coś więcej. I kwestia szantażu gazowego, no sam użyłem tego przykładu, kwestia niekonsekwencji. Skoro zamrożony Nord Stream 2, dlaczego nie Nord Stream 1? A no trzeba właśnie odciąć od gazu. A jakie są nastroje, jeśli chodzi o Nord Stream 1? Czy tutaj można wywrzeć jakieś naciski, żeby i ten gazociąg został zablokowany? Żeby kurek został zakręcony? Tak, ja miałem bardzo wiele bardzo pozytywnych odpowiedzi na ten mój... No, pytanie bardziej niż apel, chociaż to jest właśnie apel.
Bo skoro mamy odciąć Putina i jego mafię od źródeł zarabiania, od pieniędzy, to musimy to zrobić konsekwentnie, a nie połowicznie. Ale na to jest pytanie, a jak zabezpieczyć się energetycznie i gazowo? Ano zakupy wspólne, Unia Energetyczna. No to był dawno, dawno temu taki projekt, tylko nigdy nie został zrealizowany niestety. To też prawda i nie chcę już wracać co, kto i kiedy i dlaczego dzieliliśmy się także nawet na polskim podwórku. Rachunki krzywd powinny pójść w zapomnienie. Tak. Ale ja mam słowa takie... poety, tak. Żeby słowa poety też nie przytaczać, nie będę wracał do tego. Natomiast zresztą chciałem powiedzieć, że dzisiaj mamy także spotkanie w ramach Klubu Polskiego. To jest ta inicjatywa, którą kiedyś na samym początku tej kadencji zainicjowałem, a później mieliśmy okazję do takiego spotkania przy okazji ukradzionych wyborów na Białorusi. Mhm. No okazuje się, że tylko takie dramatyczne sytuacje są w stanie nas po prostu sprowadzić do jednego pokoju. Odwieść nas od egoizmu, panie pośle. Więc lepiej późno niż wcale. Ja jestem optymistą, że i to będzie nauczka dla nas. Panie... Że nikt już nie będzie też kontestował naszej na przykład obecności we wspólnocie. No przecież to jest bardzo poważne pytanie. Czy ktoś dzisiaj mówi o polexicie? A ci, którzy mówili, myślę, że to nie tylko kwestia refleksji. Powinno się wyciągnąć poważne konsekwencje. No właśnie. Pokazałabym po obu stronach politycznych tych, którzy mówili o polexicie, ale nie chcę wypominać się, przypytać. Przepraszam, nie w sensie intencji wyjścia. No tak, tylko oskarżenia. Tak, no panie pośle, chciałam pana spytać o Nord Stream 2, bo ta spółka wczoraj złożyła wniosek o upadłość. I czy pana zdaniem to jest jakby ostateczny koniec tej inicjatywy? Czy nie będzie tak, że nie wiem, za rok, za dwa po prostu ten gazowy potwór zostanie wskrzeszony, bo komuś to się będzie opłacało? Tak, to jest koniec tego projektu. Tak uważam i to myślę, że koniec, który nie da możliwości odwrócenia biegu zdarzeń. Natomiast nie wiem, czy pan redaktor pamięta, bo rozmawialiśmy chyba ze dwa miesiące temu, jeżeli dobrze pamiętam, że dopóki nie płynie gaz i nie ma kontraktów, to jest tylko żelastwo na dnie Bałtyku. To prawda, tak. Taki cytat, jeżeli sam siebie mogę zacytować. Więc... mając przekonanie o tym, że rzeczywiście to uzależnienie nie powinno mieć miejsca, a dzisiaj mając tą agresywne to słabo powiedziane, tą inwazję Putina i bestialstwo przed oczyma, myślę, że dokładnie wszystkie inwestycje gazowe i surowcowe, czyli cały handel z Rosją powinien być zatrzymany. De facto oznacza to także możliwość zamrożenia Nord Stream 1, ale też także innych powiązań ekonomicznych. I to jest wyzwanie, które stoi przed nami jako wspólnotą. A czy Unia Europejska nałoży embargo na Komisję Europejską na import węgla? Bo wczoraj była o tym mowa, prawda? I premier Morawiecki o to apelował. Tak, to nie musi apelować, może najpierw sam to dać taki przykład. Tu nie ma żadnego, że tak powiem, zakazu, żeby Polska świeciła dobrym przykładem. Ja przypominam, czyli że 75% nałożyła jednostronnie to embargo? Oczywiście, przypomnę, że mieliśmy taką sytuację, kiedy handel z Rosją, jeżeli chodzi o węgiel, był zastopowany. Byłem wtedy ministrem notabene, bo nie wiem, czy pan redaktor pamięta, pierwszy dzień mojego ministrowania był związany ze strajkiem górników. A tego nie pamiętam. Z obwodem Królewieckim. Stamtąd płynął właśnie węgiel rosyjski. Tak. Mm-hmm. Rzeczywiście wtedy były jeszcze kwestie jakości, czyli pewnych oszustw, także związanych z papierami. Tak, można dobrze, ale nie cofajmy się do tamtych czasów, bo mam ważne pytanie jeszcze. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to zrobić już dziś. Okay. Ja o to apeluję. W Polsce jest 450 już w tej chwili tysięcy uchodźców. To są najnowsze dane, które podał dzisiaj wiceminister Szefernaker. Czy Unia Europejska udzieli nam wsparcia, a także innym krajom, które przyjmują uchodźców? Tak, będzie adresowana i już jest na ten temat mowa, będzie uruchomiona bardzo szybko także finansowa pomoc i wsparcie. Dla Polski największe, bo jest największa ilość
uchodźców właśnie u nas, ale tutaj jest mowa przynajmniej o 4 krajach, które przyjmują dzisiaj uchodźców. Ci uchodźcy pewnie też będą się przemieszczać dalej. Myślę, że to będzie proces, który będzie w najbliższych dniach, tygodniach no bardzo, bardzo widoczny, bo to przecież jest początek tej migracji. Musi być pełne wsparcie także ze strony Unii. To jest świadomość nas wszystkich, więc te pieniądze będą uruchomione bardzo szybko. A czy sądzi pan, że Unia teraz spojrzy troszkę inaczej, na przykład na inicjatywę budowania tego płotu na granicy polsko-białoruskiej i zechce również się dorzucić do tej inicjatywy? Nie sądzę, bo po pierwsze to jest zupełnie inna część. Przypomnę, że ten płot ma stanąć w Puszczy Białowieskiej. No nie tylko, miejscu, na całej granicy. No na rzece nie. Więc to nie, no na rzece nie, wiadomo. No właśnie. Więc mamy ten odcinek, który uważam ani nie ochroni żaden płot, ani ta inwestycja nie jest, powiedziałbym, dobrze przemyślaną, ale to zostawmy. Generalnie podobne instalacje, myślę na przykład o hiszpańskim płocie, nigdy nie były współfinansowane przez Unię. To są zawsze inwestycje lokalne i rządowe. Ale więc wobec sądzę, oblicza tego, że Białoruś, były takie informacje, jakoś tam po prostu się przyłączyła do tej wojny. No to można powiedzieć, jest tak samo agresorem. No graniczymy tak, z agresorem. Ja uważam, że tutaj Białoruś współuczestniczy, jest koagresorem i jest współagresorem i to zresztą również był ton wczorajszej debaty. Sankcje powinny obejmować również Łukaszenkę. Nie mówię tylko o Trybunale, ale także jeżeli chodzi o państwo, czyli sankcje gospodarcze i całkowite wykluczenie. Także te związane z handlem, czyli z relacjami i transakcjami bankowymi. To jest dla mnie oczywiste, że też nie tylko inwazja jest powodem do takich sankcji, wystrzeliwanie rakiet, czyli używanie, oddawanie własnego terytorium, a nawet można powiedzieć, że ścisła współpraca, taka propagandowa, to są powody, dla których pełne sankcje powinny być także skierowane przeciwko Łukaszence i Białorusi. Ale no, płot to jest trochę co innego, bo mówimy o fali migracji, która była zorganizowana i którą rzeczywiście mieliśmy do czynienia. To był wstęp do tej wsparcie. Wojny. Można powiedzieć, że tak, że taki atak, próba destabilizacji Unii Europejskiej jako całości, ale tu pełne zrozumienie i wsparcie ze strony Unii. Natomiast już sama budowa, zwłaszcza w obszarze chronionym i no, najstarszej puszczy w Europie, ja nie jestem do niej przekonany, ale myślę, że tym bardziej unijne instytucje, które no, jak gdyby też tutaj mają bardzo dużo zastrzeżeń, finansować tej inwestycji nie będą. Dzisiaj nikt temu nie przeszkadza, żeby to czynić, natomiast mówiąc szczerze, kontrowersje są. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem był pan Andrzej Halicki, europoseł Platformy Obywatelskiej. Dziękuję również. Polskie Radio 24.